Tak jak obiecywaliśmy przy otwarciu siłowni na Powietrznej, że jeszcze chcemy posadzić drzewo, żeby to było takie, no od nas, coś od nas, bo siłownia siłownią, ale drzewo. I drzewo doszło, wyjechało, więc dzisiaj chcemy go posadzić. Aura trochę mało sprzyjająca, ale spółdzielnia mówi, że przyjmie się ono na przyciemie. Wyznaczyła nam miejsce tutaj właśnie, na tym klombie i za chwilę będziemy je sadzić, a w międzyczasie jeszcze też zrobimy tablicę pamiątkową, na której wypiszemy tych, którzy sponsorowali to dzieło nasze wspólne. I po prostu też, żeby to było takie informacyjnie dla ludzi, że to nie jest to tak o sobie się pojawiło, tylko że kto za tym stoi, dlaczego to zostało postawione, że to jest takie nasze wspólne dobro, które będzie służyło wszystkim. Pani Teresy, jakie to jest drzewo i skąd do nas przyjechało? To jest drzewo, to jest klon. Nie pamiętam dokładnie tej nazwy, bo to tak z łaciny nie, ale wiem, to jest klon czerwony. To jest piękne drzewo, które cały czas jest czerwone i później one tak się rozgałęzia, takie w kształcie parasola. Także myślę, że nawet tu później będzie można, jak ono się rozrośnie, będą mogli ludzie sobie usiąść, posiedzieć, po prostu odpocząć przy tym drzewku w cieniu, prawda? Bo takie przyjechało od nas z Mazur.